Teraz pytanie. Czy coś nowego tutaj się będzie działo, czy nie? A, jest coś nowego. Ciekawe. Quick bow. Czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem? Ta woda mnie intryguje. Tak jakby... Podejrzana jest. Pewnie nie jest tutaj bez powodu. Okej. To. No bo stem cells, ale co to znaczy? Nie jestem w stanie ich aktywować? A, Boże! Tak to się robi. Lewo i prawo. Okej. No dobra. Może na razie nie, ale widzę jakieś efekty to ma. No, hard. Mniej leczących tych... fontan. Lepsza jakaś tam ta kuźnia. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. Pozwala zdobyć następną komórkę. I czy sam fakt, że to będzie hard, to będzie wszystko hard? No pewnie tak. No. Fakt, że tylko będzie mniej, byłoby mniej leczenia, to raczej... A co to było? Nic. No tak, tak, wiem. Pokaż staty. A miałem sobie obejrzeć te moby, żeby zobaczyć, jak się nazywają, ale tego nie zrobiłem. Ups. No i co? Zero śmierci, teoretycznie. Achievementy. Coś jeszcze chciałem zobaczyć. Number of Games 3. Coś jeszcze? A propos tej choroby. Ta choroba mnie interesuje. Zaraza. Jak to działa? Progres. No nie wiem. Challenge'a nie będziemy wykonywać, więc myślę, że czas na... Okej. Kolejny normalny run. Zobaczę, czy coś się zmieniło. Okej. Żeby trochę urozmaicić, to może tarcza. Jak to jest z tym parowaniem? Muszę obczaić. Dobrze wyszło. Sparowałem, okej. Okej. Czy tu się da wejść, czy... Aha, dało się, pamiętam, tylko była lawa. Czyli tutaj bez zmian. Ślady szponów. Czy już to widziałem? Chyba widziałem. No faktycznie, dosyć spore. Tarcza jest ciekawa. Dobra, spróbuję z tarczą w takim razie podziałać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko, że nie mam żadnych mutacji co do tarczy, więc to pewnie się źle skończy. No, wypadałoby coś zupgrade'ować do tego. Czyli co, to będzie prowadzić do toksycznych jakichś tam rzeczy? Elo? A, zapomniałem, jakie przyciski działają, co robią. A, okej, nie można spamować. Źle. O, teraz było dobrze. No nie wygląda to obiecująco, przyznam. Ale... Dobra, będzie pierwsza śmierć.
chcę zobaczyć, jak tarcze działają. Czyli wypadałoby nie dostawać obrażeń, bo tam jest klątwo rzecz. O, zasilacz zaczyna rzęzić. Fajnie. Chyba jednak zrobię przerwę i go wymienię, bo kupiłem nowy. Zastanawiam się, czy pójście do tuneli zatrutych kanałów będzie rozsądne. Szczególnie kiedy teraz, no... No... Uczę się parowania, więc... Zaraz umrę i tak. Myślę, że może pójdę do normalnej ścieżki i zobaczę, czy tam się coś zmieniło w promenadzie. Jeśli tam dojdę w ogóle. Teoretycznie mamy leczenie, więc ten tego. Jest jakiś zwykły granat za 800. Czy ja wiem? Czy to była runa? Nie. O, no, parowanie jest dosyć takie łatwe, teoretycznie. Duże jest okienko na kliknięcie tego, tylko muszę pamiętać, który to przycisk, bo oczywiście... No, bo oczywiście, jak jest dużo przeciwników, to już jest problem, więc to jest główna sprawa. No i zaraz umrę. Wiem, no mogę się poleczyć oczywiście. Tu jest jakaś lepsza tarcza, okej. Okay. Zapłacę. No i też, no wiadomo, nie... Czy można mieć dwie tarcze? Można. Chociaż to chyba... Chyba nie jest zalecane. No. Dobra, no poleczę się, bo nie przeżyję jeszcze. Mam w końcu trzy miksturki. Co chciałem powiedzieć w ogóle? A, no tu jest sklep, który być może ma coś lepszego niż... Nie? To nie był sklep? A nie, jest sklep. Tylko nie tu. Pułapka. Dobra. Pułapka. Potestujemy tą pułapkę, która unieruchamia, tak? Jeśli tylko się nauczę w ogóle, co robią rzeczy. Lewy trigger i co? Muszę przeczytać. Unieruchamia, zwiększa obrażenia. Generuje shielda. Ale czy oni mogą atakować, kiedy są unieruchomieni? To jest najistotniejsze w tej chwili. Wezmę Brutality, bo mój miecz jest gówniany, potrzebuje damage'a. Co było w tym sklepie? Tonik. Dobra, tego tym razem nie weźmiemy. To byłoby w sumie spoko. Potencjalnie. Aha. Tutaj już byłem. Dużo was tam. Może zróbmy tak. Frostblast.
No nie zachwycił mnie w sumie ten Frostblast ostatnio. Na razie go zrecykluję. Elo. No. Mogę z dużym wyprzedzeniem po pary wciskać i wciąż działa. Dokąd nas zaprowadzi to? Nożyk. No coś zasięgowego, ale zaraz. Nożyk. Okej. No zamiast mojego badziewia jestem w stanie zaakceptować. Tylko, że to już nie jest brutality. Nie, to jest brutality. Okej. Okay. Brutality tactics. Podejrzany. Pusty pokój? A. Spoko. A, za wcześnie pary było tym razem. Zaraz. Zapomniałem, jak się atakuje. Można parować pociski, ok. O, teraz było znowu za wcześnie pary. No niestety tarcza ma to do siebie i parowanie ogólnie, że trzeba dosyć bardzo dobrze znać, jak atakują moby. Jeszcze te podstawowe to są spoko, ale z drugiej strony jak sfejlujesz, no to dostajesz papę oczywiście. No można by też po prostu trzymać tarczę, ale to tylko to, znaczy no 75% obrażeń absorbuje, ale też ma jakiś tam limit. Więc myślę, że trzeba się nauczyć parować przede wszystkim, bo to jest główny cel tarczy. Absorbowanie części obrażeń nam dużo nie da. Niestety. Gdzie ja jestem? Czy tu coś było na dnie? Aha. Drzwi celi? Czy ja to widziałem już? Ktoś tam jęczy po drugiej stronie? Halo? Nikt nie odpowiada. Wydoś się po poprańcu. Zostaw mnie w spokoju. O, dzięki. To akurat się przyda. Zjem, bo w sumie praktycznie pół życia już nie miałem. Patrzę teraz na te kwiatki, liście na ścianach, bo pamiętam, że było coś tam, jakieś przejścia czasami z nimi. To ta sama babka, co tu gniła. No teraz to dopiero gnije. I co? Nic, nie żyje. Dobra, pójdę do promenady, zobaczymy, czy tam się coś zmieniło. Bo w kanałach pewnie szybko padnę. Jeps. Quick bow. O, to jest zarąbiste. Do tarczy. Ale odblokujmy to do końca w takim razie. Skoro już zacząłem, tak? Coś na pułapki. Jeszcze 4 unlocki, żeby kolejnego pulszona próbować. Nie wiem, czy... No właśnie, tych usable pułapek na razie nie chce mi się za bardzo unlockować. Czy innych rzeczy. Death Orb, no to brzmi ciekawie. Dash. Quick Bow. Krytyki, bo jeżeli jest, są jakieś strzały wbite w przeciwnika. Szybkość za cenę precyzji. Lightning Bolt. Ciekawe, jaki to ma zasięg. Myślę, że najpierw, kurczę, perki.
Znaczy mutacje. Wszystko co leczy ogólnie. Spróbujemy to, jeżeli zamierzam się pobawić tarczami. To będzie bardzo przydatne leczenie przy parowaniu. A to jest Reforge. Najpierw zobaczmy mutacje. No myślę, że jak zawsze. Wiem, że to nudne, ale no bez tej dekrobacji to ja bym już dawno nie żył. No, infection counter. Ale ja nigdzie nie widzę tego countera, kuźwa. A co to robi? Cooldowny. A, to nie jest aż takie dobre. To z kolei musi być mele. Dobra, tak czy owak, nekromancja. Czy chcę coś reforge'ować? Czy ja wiem, na razie myślę, że zachowam kasę. I zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. No, chciałem to przetestować, czy da się rolem rozwalać drzwi. Dostał, nice. No i taki jest problem, że jak jest dużo przeciwników, to tarcze, kurczę, jednak no... No ciężko jest sparować pojedynczych. Ciężko. Widzisz mnie? O! Dobrze. Dobra, trzeba rozwalić to badziewie. A, za wcześnie pary. No i tak się kończy. Właśnie, nóż z tarczą to tak trochę słaba kombinacja, bo to bardziej dla broni do walki wręcz. Teraz myślałem, że mi się nie uda pary, bo tak dosyć wcześnie to zrobiłem, no ale się udało. Pyk. No, z tymi może być ciekawie. Spróbuję sparować tego gościa. Aha, nie spróbuję, bo się tam nie dostanę. Tutaj też są jakieś takie liście czasami, gdzie nie gdzie. Ups. Nie. O oh, fuck. Nice. Nie tak miało być. Windą w pierdziel dostać. Zapomniałem, co tu jest, czy w ogóle coś tu jest. No coś ewidentnie tu jest, ale co? Nie. Są drzwi. Ale to mnie nie ratuje, bo jest tarcza. Fail. No i właśnie, no... Nie czuję tej tarczy wciąż. Bo jest raczej ciężka do używania, kiedy jest wielu przeciwników, a to jest dosyć częsta sprawa.
Scroll. No, chodź. Za wcześnie. No nie wiem. Nie jestem przekonany co do tych tarcz, mimo wszystko. Koty się znów leją. 38. Chcę więcej leczenia. Sklepik. O, bicz byłby spoko w sumie. Lubię. Kurczę, chyba się pozbędę tej tarczy, no. Bo nie widzę tutaj na razie, jakby ona mogła mi pomóc. Czyli tu był tylko sklep. Były tam jakieś bronie, pamiętam. Pamiętać, bicz. Miło, że noże się samonaprowadzają. Z dosyć sporym zasięgiem. Ups, nie tak. Ciekawe, czy te bomby da się sparować. Kurde, spróbuję zaraz. Da się! O kuźwa, dobra. No tak, projectile się daje. Pociski. Więc, ha. To, no dobra, to już trochę... ciekawsza sprawa. No jasne. Tylko, że zaraz umrę, zanim... No. Rzuć. No, no i właśnie, to jest przykład. Dwóch przeciwników. Jednego sparowałem. Ale drugi mnie capnął. No i to się nie opłaca, taka wymiana. Niestety. Kebabik, spoko. No, no nie opłaca się ta tarcza, kiedy się ma więcej niż jednego przeciwnika przed sobą. Przykro. O, czyżby wpadł na kolce? Chyba tak. Spoko. Niestety. Dobra, do tej wieży chyba nie wejdę. Czy wejdę? Nie, tu właśnie jakiegoś wall jumpa potrzeba. O co chodzi z tym wall jumpem? Wciąż nie wiem. Jest jakiś klucz. Klucz? No nie da rady. Nie. Ach, może z triple jumpem by się dało. No, ale jestem ciekaw właśnie, czy coś tutaj będzie nowego. Znaczy widzę, że są jakieś miejsca, gdzie nie mogę dojść, bo brakuje mi umiejętności czy czegoś tam. Twin Daggers. Dobra, pułapki nie będę brał. Postaram się. No właśnie, bo zapominam też, że mam inne rzeczy. Ale tarcza jest na tyle wymaga jakby myślenia, że ciężko jej używać z innymi jakimiś tam skillami. No, no na pewno da się, ale no ciężej. Więc myślę, że no na razie chyba zostawię tarczę, bo ona wymaga więcej skilla niż ja posiadam. O co chodzi z tymi świeczkami? Czasami jakieś świeczki takie dziwne. To wygląda na jakiegoś minibossa. Nie, są drzwi. Kolejne drzwi. I sklep. Z jedzeniem. Nie? Nie z jedzeniem. Off trap 4. Lewy trigger. No właśnie, nie pamiętam o używaniu tych przedmiotów. Jakoś specjalnie. Użytkowych.
No i to było wszystko tutaj. Przydało się wejść jakoś tam. O, widzę runę. Ehe. Tak. Tak się zastanawiałem, czy tutaj nie będzie jakiś run. Ale zaraz ktoś wpierdziel dostanie. Nie no, koty mnie do szału doprowadzą dzisiaj. Już zapomniałem, o czym nawet mówiłem. O runach chyba, że no taka długa, długa, prosta podłoga, więc pewnie coś tam jest. O, tutaj widzę, co jest. Hehe. Tunel? Nie wygląda na solidny. Ktoś go jakoś pośpiesznie wykopał. Torba? O, okej. Okay. Potrzebowałem tego. Ciasne przejście. Bardzo małe. Może poza dziecko by się tu zmieściło. No i tyle. Dobra. Trzeba było teleportem chyba wrócić. A, tak i tak daleko. A propos tych rzeczy. Pułapki nie biorę, więc wezmę to. Dobra, żegnaj tarczo. Byłaś... Przynajmniej wypróbowałem. I stwierdziłem... Zrobią te sztyleciki. Co trzeci jest krytykiem. O! No właśnie. Tu może będzie coś nowego. Czy nie? Nie. Musiałem tędy iść, inaczej by się nie dało. Przejść dalej. Oho. Tak, pamiętać, że nie mam już tarczy. A, i pamiętać, że inne klawiszologie. Te shieldy jakoś tak zanikają czasami. O. Dobra, dawno scrolla nie było. Hapeki. No, sztylety mają krótki zasięg. Tutaj czego potrzebujemy? Właśnie, ogrodnika. A, to pewnie w tamtej wieży. Ta róża to jest ten klucz ogrodnika. Okej. Mamy tu jakieś blueprinty i inne rzeczy. Czyli jak na razie w sumie niewiele nowego, jeśli... Aha, fajnie, że było widać, co tam jest. No nie, no takie rzeczy to są chamskie. Skąd miałem wiedzieć, że tam są kolce? No dobrze, mogłem zejść powoli po łańcuchu, ale ech. Okej. Mogą atakować, nawet jeśli są unieruchomieni, ale ta pułapka przez ile trzyma?
6,5 sekundy. To jest, kurczę, dużo. To jest dużo. No, eksperymentuję na razie. No, dlatego idę tą łatwiejszą ścieżką. Statua króla, już to widzieliśmy, że on pewnie nic nie widział przez nią. Runa, której nie rozwalę. A, Jesus. Na szczęście te pułapki nie są jakieś straszne, co pewnie się tam zmieni. Nie wiem, czy na tych wyższych poziomach trudności, czy co. Czerwone, bo mamy główne przedmioty czerwone. A, źle. No i właśnie, nie używam tych przedmiotów moich pobocznych, a powinienem. No mają spore cooldowny niestety. Chłe, chłe. No i co mi teraz zrobisz? Nic. Dobra. Muszę przetestować te pułapki na bossach, czy to działa, czy na przykład czy granat zamraża bossa, czy pułapka unieruchamia bossa, bo jak tak, no to będzie, no jednak przydatna, jakby nie patrzeć. Tam się nie dostanę w normalny sposób. Halo? To chyba jest wyjście. Nie, czy to jest wyjście z levelu, czy nie? Nie, tutaj są statuły, których chyba wcześniej mnie tu nie było. Aha! Alternatywny level! No. Proszę bardzo. To jeszcze pojadę windą. Osuary. Jak to się nazywa? Jakaś balsamownia? Hehe. Pamiętam, że się zastanawiałem, czy to mnie nie zabije. Wiemy już, że nie. Ale czy coś tu było? Nie, nic nie było poza tym. No to... umierać idziemy w nowej lokacji. Też pewnie będzie coś z trucizną. What the fuck? Nie wiem, czy tam po drodze nie było jakichś rzeczy. Być może. 8 minut. A, do zrobienia. No i co? Niby zacząłem tą mutację dla tarcz unlockować, ale chyba mi to się nie przyda jednak. Może później, na razie coś innego. Mam jakieś takie pasywne rzeczy, które się przydadzą zawsze. 6000 golda. No na razie nie umieram za bardzo, co pewnie się zmieni na pewno na wyższych poziomach trudności. Tego nie mogę wciąż. No to może... to. Stówka, sporo. Ale więcej HP-ków i obrona przed tą zarazą jakąś tam. Reforge'ować też chyba nie ma co na razie. Możemy tak spróbować właśnie głównie jakimiś zasięgowymi rzeczami działać.
strzelającymi brońmi. Bo a, to z kolei jest dla walki wręcz. To z... Kurde, wezmę to. Kombosa nie wziąłem, no wiem. Dziwne. Teraz po rolowaniu zostawiamy takie gwoździe za sobą, które się stakują, z tego co widzę. A czy one dają blida? Nie, spowalniają. Chyba nie dają blida. Co tutaj w ogóle się dzieje? Aha, to jest ten nowy obszar. Czy czegoś tutaj nie ma przypadkiem ukrytego? No to elo. Aha.